Wraz ze wznowieniem się aktywności Słońca oraz rozpoczęciem nowego cyklu solarnego, po raz kolejny zaczęto dostrzegać dziwaczne anomalie w pobliżu naszej dziennej gwiazdy. Już od bardzo dawna pojawiają się zresztą sugestie, że przyczyną ich pojawienia się są wizyty pozaziemskich istot, korzystających ze Słońca jak z tunelu do podróży międzygwiezdnych, bądź też źródła zasilania. Wznowienie dyskusji na ten temat rozpoczęło się od zagadkowej fotografii wykonanej przez satelitę NASA EIT-304, która uchwyciła gigantyczną kulę ognia w bliskiej odległości od Słońca. Fotografie pochodzą z 31 października bieżącego roku. Satelita zdołał uwiecznić moment, w którym dochodzi do bardzo dziwnego zdarzenia. Podczas gdy nie do końca wiadomo, co uchwycono na zdjęciu, wygląda na to, że rzekomy pojazd UFO wystrzelił w stronę Słońca jakąś wiązkę, bądź też odleciał z jego kierunku, pozostawiając po sobie wyraźną smugę. Obydwa podejścia budzą równie wielkie kontrowersje, zresztą już od dawna krążą rozmaite plotki i teorie, jakoby pozaziemskie statki kosmiczne korzystały z naszego Słońca w jakiś sposób. Czy mają one jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości? Ponieważ już od lat w sieci pojawiają się dwie równie absurdalne podejścia do tego zagadnienia, dzisiaj postaram się o nich opowiedzieć. Zwolennicy pierwszej koncepcji wierzą, że wszystkie gwiazdy są czymś w rodzaju gwiezdnych wrót. Jeżeli nie mieliście do czynienia z serialem bądź też filmem o tym samym tytule, w wielkim skrócie chodzi tutaj o tunele podprzestrzenne. Ich zdaniem, przy odpowiednio rozwiniętej technologii można w taką gwiazdę wlecieć i wylecieć w zupełnie innym miejscu. Słońce ma być więc zaledwie drobną częścią wielkiej sieci transportowej, która jest używana przez pozaziemskie cywilizacje. Cała ta tajemnicza sieć transportowa miałaby się składać z gwiazd, czarnych dziur i supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk, które pełnią funkcję hubów komunikacyjnych. Zwolennicy tej teorii uważają również, że rozbłyski i plamy słoneczne to ślady po przelotach takich olbrzymich statków kosmicznych, które pozostają jednak dla nas niezauważalne. Być może nawet dlatego, że łamią prawa fizyki i poruszają się z prędkością większą niż światło. Dziwne kształty lub zagadkowa formacja gazu, która pojawia się w okolicy Słońca i zostaje okrzyknięta mianem statku matki, pojawiają się co jakiś czas. Zazwyczaj taka obserwacja niemal natychmiastowo staje się tematem do rozmów dla społeczności ufologicznych na kilka nadchodzących dni. Jeśli dyskusja trwa zbyt długo lub nawet przedostaje się do mediów głównego nurtu, zazwyczaj któraś ze światowych agencji kosmicznych przebąkuje coś o artefaktach obrazu i błędach w odczycie, ucinając wszelkie debaty oraz uspokajając sceptyków. Koronnym przykładem takiego incydentu jest wydarzenie z 2017 roku. Film udostępniony przez kanał Paranormal Crucible zaprezentował niewyobrażalnych rozmiarów obiekt, który zdaje się wlatywać w naszą gwiazdę i wylatywać po drugiej stronie, wywołując przy tym olbrzymi rozbłysk słoneczny. Całość tego zjawiska staje się o tyle interesująca, że zgodnie z niektórymi obliczeniami wspomniany obiekt musiałby mierzyć niemalże 1/5 wielkości Słońca, co czyni z niego niewyobrażalnego kolosa. Oczywiście w dalszym ciągu pozostaje tu jednak kwestia, czy aby na pewno jest to prawdziwe zdarzenie. Jakby nie patrzeć, równie dobrze możemy mieć do czynienia z błędnie zinterpretowaną obserwacją asteroidy, która przeleciała przed okularem teleskopu SOHO. I nie ukrywajmy, wydaje się to o wiele bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Prawdą jest jednak to, że podobnych nagrań jest w sieci niezwykle wiele, przy czym ze zrozumiałych względów są one o wiele mniej spektakularne. Jest tutaj również i druga strona medalu, sugerująca, że obce statki kosmiczne wykorzystują naszą gwiazdę w nieco innym celu. Mianowicie, miałaby ona stanowić kosmiczną stację benzynową. Natomiast statki obcych miałyby wówczas wykorzystywać słoneczną plazmę do zasilania swoich systemów. Ta osobliwa teoria nie bierze się znikąd i wynika ona z kilku bardzo niezwykłych obserwacji okołosłonecznych na przestrzeni ostatnich lat. Jedna z najciekawszych miała miejsce 11 marca 2012 roku. Wówczas internet zawrzał, gdy pojawiła się informacja, zgodnie z którą w koronie Słońca zarejestrowano olbrzymią sferę, która zdawała się zbierać energię z naszej gwiazdy. Po latach okazało się nawet, że nie było tam jednej sfery, a aż dwie, przy czym ta druga była wyraźnie mniejsza i trudniejsza do dostrzeżenia. Kolejny sferyczny obiekt blisko Słońca odkryto 31 maja 2015 roku. Jest to niemal ten sam schemat, co w przypadku obserwacji z marca 2012.
Również i tutaj widzimy obiekt, do którego prowadzi jakieś włókno plazmy, które po chwili odłącza się od gwiazdy i odlatuje w daleki kosmos. Inna ciekawa obserwacja tego typu miała miejsce 29 stycznia 2016 roku i wtedy, również na ujęciach ze Słońca, widać było sferyczny pojazd otoczony czymś w rodzaju pola siłowego. Wart wzmianki, jest tutaj również znacznie mniej spektakularny incydent z marca 2017 roku. Wówczas również uwieczniono bardzo podobne zjawisko, w którym obiekt zdawał się pobierać energię z wnętrza gwiazdy. Dla zwolenników teorii UFO tego typu dowody są jasne i świadczą o tym, że coś najwyraźniej pobierało z naszego Słońca paliwo potrzebne chociażby do zasilania napędu. Zjawiska tego typu niemal zawsze zachodzą w określonej sekwencji. Najpierw coś podlatuje do Słońca i dopiero wtedy formuje się ten okrągły bąbel odchylający plazmę. Dopiero w jego kierunku zmierza przeważnie solidny wir plazmy, a odciśnięty okrąg jest bardzo dobrze widoczny na wielu zdjęciach wykonywanych przez specjalistyczne satelitarne obserwatoria kosmiczne. Dopiero po jakimś czasie sfera odłącza się i odlatuje w przestrzeń. Warto tu nadmienić, że astrofizycy nie zaprzeczają istnienia tego fenomenu, lecz mają na nie własne, logiczne wyjaśnienie. Uważają, że te bąble to efekt normalnej interakcji gazu o różnej temperaturze. Biorąc pod uwagę skalę zjawisk, które widzimy na nagraniach i ujęciach Słońca oraz brak punktu odniesienia dla czynionych obserwacji, rozprawienie na ich temat jest dość trudne. W wielu przypadkach obiekty widziane na ujęciach z satelit solarnych ukazują tak olbrzymie anomalie, co wiadomo chociażby dlatego, że porównujemy je w stosunku do Słońca, że gdyby tylko uznano je za statki kosmiczne, to miałyby one rozmiary porównywalne z największymi planetami Układu Słonecznego, a nawet karłowatymi gwiazdami. Czy stosownie rozwinięta cywilizacja pozaziemska naprawdę byłaby w stanie stworzyć takie statki światy? Zachęcam, abyście podzielili się swoją opinią na ten temat w sekcji komentarzy. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. No i może jeszcze zachęcić Was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów wraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od Was.